Cześć, z tej strony Kamil, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. Po raz kolejny zagramy sobie na bitwie powietrznej na szczytach Gulin. Filmik ten pojawia się ze względu na to, że czadowy kolega prosił mnie o to. No oczywiście, to jest jeden z kilkunastu filmików, które próbowaliśmy nagrać. Tak, żebyśmy mieli w miarę fajne wyniki, ale wiecie jak jest. Gram tutaj oczywiście z Chadem Playerem, który prosił o ten filmik. I gra z nami jeszcze Pan Śmiechu, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam. Tutaj, o, widzicie. Tutaj kolega nas z zespołu wywrócił do góry nogami na przywitanie. Nie wiem, ci ludzie czasem nie patrzą w ogóle. Leci. Co tu mi jeszcze powiedzieć? O, znamy prawdopodobną datę premiery, w dodatku drugie uderzenie. To będzie prawdopodobnie 18 lutego dla graczy premium. Ale czy to jest wiadomość nieoficjalna jak na razie, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Na dwóch źródłach to już zdążyłem zauważyć. A dodatkowo tutaj powiem, że czekam na metro i Kaspijską, bo reszta map nie wiem czemu się tam pojawiła, ale dobra. Dodatkowo, o, coś nas namierza. Zgubiliśmy go. I tutaj kurde, już nie wiedziałem którego brać na cel, ale chowaj się Kamil, chowaj. Dobra, to był jeden. O, gramy tutaj Viperem po stronie amerykańskiej. Z drugiej strony zastanawiam się, czemu nie ma strony rosyjskiej. Tutaj widać brak współpracy pomiędzy pilotem a strzelcem. Tych co nas strzelali. Strzelec do nas strzelał. Jakby tamten pilot się nie odwrócił w zupełnie inną stronę, to może byśmy zginęli, ale na szczęście udało nam się przeżyć. Tutaj też udało się go zabić, mimo tego, że pieprzą w skałę. A jakie broni używamy? Jakich rakiet podstawowych? O, tutaj myślałem, że mi się uda schować za skałą. Jako rakiet podstawowych używam rakiet Zuni. Broń druga to jest kierowane pociski powietrze-powietrze. Jako gadżetu używam radaru, a jako obrony używam flar. Oczywiście bardziej się sprawdzają, bo oczywiście ECM nie zawsze działa. I co tutaj mogę jeszcze powiedzieć o tym gameplayu? Tutaj można nam zobaczyć jak nam idzie, chociaż u Chada w lepszy sposób widać naszą współpracę. Jak gramy tutaj, o, tutaj znowu rozwaliłem kolesia przy skale, nawet dwóch. Niestety tutaj musiałem się schować i chyba nie przejęliśmy tego punktu, z tego co pamiętam, nie. Dostaliśmy tylko neutralizację, a jak ktoś inny to przejął. Dobra, coś się zawiesiłem. Tutaj trzeba troszkę się pounikać skał. Zauważyłem, że o czym mówił już wcześniej pan Kromka Chleba, że rakiety z Unii są bardzo skuteczne przeciwko pojazdom latającym i są w ostatnim patchu zostały wzmocnione. To jest jeszcze bardziej, chociaż czasem jak gram na podbojach, to bardzo ciężko mi zabić tymi rakietami piechotę. I chciałem wspomnieć, że dobrym sposobem jest na... Oj, tutaj mi... Oj, zabity następny. Dobrym sposobem na zwiększenie ilości nabojów jest wystrzelenie jednej rakietki i później przeładowanie magazynka. Wtedy zaczyna się nam
ładować następny. W ten sposób mamy 8 rakiet więcej. 8, 7, bo tamtej jednej jedną nie zalicza, no to już zawsze jeden magazynek więcej. I tutaj akurat na dobre momenty trafiłem. Tutaj Czadowy go napoczął, a ja go dobiłem. Tutaj następny kolega jest do ściągnięcia. Chociaż kurde, naprawdę. Jeżeli ponad 50% pojazd jest uszkodzony i spadnie na ziemię, to powinien być zaliczany na... i rozbije się, powinno być zaliczane to dla, jako kill dla tego, co do niego strzelał. No i tutaj rakietki. O, i tu nam pana Czadowego ściągnęli. Ale mi się tutaj też uda tych kolesi ściągnąć. No, jeszcze ktoś nas... on chyba z tego znika nas ściągnął. Nie, tak, znika nas ściągnął. Ale go zabiłem. A, jak widzicie, 12-3 jak na razie jest. Żeby nie spoilerować, to nie powiem, jak się skończy. Zobaczycie sami na końcu. O, tu widzicie, jak przeładowuje tam. A następny magazynek się już ładuje. Szkoda, że te helikoptery nie są bardziej takie szybsze, jakby to powiedzieć. Czasem kurde, mam wrażenie, że helikoptery transportowe są dużo bardziej zwrotne i szybkie. Chociaż już w pojedynkach 1 na 1 to jest zdecydowanie szybsze są. No i tutaj nie wiem, dlaczego go nie trafiłem. Tyle rakiet w niego wywaliłem, ale on strasznie chaotycznie. No i dobity. Śmiechownika z kimś tam lata. A, z Czadowym panem. Śmiechu, znaczy śmiechu. Pan Czadowy widocznie się pomylił. Wsiadł do, przez pomyłkę do śmiecha, ale to też dobrze. Będzie boom. Tak, trafiony. Czy będzie zatopiony? Nie. Asysta przy zabiciu 66. O, rundka się już kończy, więc zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Już niedługo będzie się zbliżać moja mała rocznica, czyli 100 subskrypcji, więc przygotuję coś specjalnego. Może macie jakieś pomysły? Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach, więc na razie, cześć.